Około 300 milionów osób na świecie zmaga się z zaburzeniami lękowymi, doświadcza ataków paniki, zespołu lęku uogólnionego, różnego rodzaju fobii. Dlatego ten temat jest bardzo ważny i ten odcinek chciałabym poświęcić książkom do samodzielnej pracy z lękiem. Jest to 8 książek, 5 z nich to są takie podręczniki sprawdzone przeze mnie, oczywiście z różnego rodzaju narzędziami. 3 pozostałe to są fantastyczne, poradnikowe książki napisane przez specjalistów, które już Wam wielokrotnie polecałam na moich mediach społecznościowych. Dzisiaj to wszystko w jednym filmie. Zaczniemy sobie od takiej krótkiej definicji z książki Lęk i fobia. Jest to właśnie taki podręcznik. Podręcznik bardzo obszerny, wyjaśniający dlaczego, skąd lęk, w jaki sposób się funkcjonuje, z mnóstwem narzędzi. Więc jest to wspaniały poradnik, właściwie podręcznik do samodzielnej pracy, będący świetnym uzupełnieniem terapii, bądź też takim pierwszym punktem do tego, żeby terapii się podjąć. Bo jeżeli cierpimy na bardzo potężne zaburzenia lękowe, fobie społeczne, to zawsze najlepszym wyjściem jest skorzystanie z psychoterapii. Ja o tym będę przypominać i podkreślać, że taka bezpieczna relacja terapeutyczna jest zawsze najbardziej pożądana i najlepsza, ale jeżeli jest niemożliwa na ten moment, odwleczona w czasie, to zawsze dobrze jest rozpocząć od pracy z książkami. Lęk oddziałuje na całą naszą istotę. Jest to reakcja zarazem fizjologiczna, behawioralna i psychologiczna. Na poziomie fizjologicznym lęk może obejmować reakcje somatyczne, takie jak gwałtowne bicie serca, napięcie mięśni, nudności, suchość w ustach, pocenie się. Na poziomie behawioralnym może on Ci odebrać zdolność do działania, wyrażania własnego stanowiska lub radzenia sobie z pewnymi codziennymi sytuacjami. Z psychologicznego punktu widzenia lęk to subiektywny stan obawy i niepokoju. W najskrajniejszej postaci może on sprawiać, że będziesz się czuł sobie obcy, a nawet będziesz się bał śmierci lub popadnięcia w obłęd. Osoby, które doświadczają stanów lękowych, ataków paniki, wiedzą, jak to jest. Wiedzą, że to bardzo mocno oddziałuje na ciało. Ale to, co jest równie ważne, to właśnie to, o czym przeczytałam, że to się wydarza także na poziomie behawioralnym, czyli naszych zachowań. Tego, że na przykład nie wychodzimy z domu, odcinamy się od ludzi, rezygnujemy z różnego rodzaju aktywności po to, żeby tego lęku nie aktywować. I to jest pierwsza książka, którą polecam. Kolejna książka to jest Odetnij napięcie. Ta książka to już jest taka cieniutka, podręcznikowa sprawa, ale z bardzo dużą ilością ćwiczeń przede wszystkim. Dlatego, że w momencie, gdy doświadczamy ataków paniki, te stany lękowe nasilają się w momencie stresu. Ta książka pomaga nam zredukować stres i nauczyć się różnego rodzaju funkcjonowania, ćwiczeń, narzędzi wyciszania ciała. Czyli też koncentruje się na tym, żeby pracować z ciałem. To jest bardzo ważne. Tutaj mamy książkę W pułapce niepokoju. Jak widzicie, to są w ogóle bardzo podobne okładki, bo to wszystko jest wydane przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc te książki są bardzo rzetelnie przygotowane i autentyczne. I no, rzetelne to jest dobre słowo. Autentyczne to wiadomo. I tutaj koncentrujemy się na niepokoju. Mamy też bardzo mocno przedstawione, w jaki sposób funkcjonuje się w reakcji poczucia zagrożenia. Co tutaj jeszcze mamy? Tak, ta książka też jest bardzo dobra. Kolejna z tego typu i z tej serii, Zalękniony mózg. Wszystko tak naprawdę, jeśli chodzi o te książki, obraca się wokół tego samego. Mamy różnych autorów, więc tak naprawdę będziemy mieli też różny sposób napisania książki. Co to na pewno się mi bardzo podoba w tej książce Pułapce niepokoju, to, że tu mamy przykłady z terapii, przykłady różnych osób i dzięki temu można w tym odnaleźć siebie. Jeśli chodzi o książkę Zalękniony mózg, to tutaj bardzo mocno koncentrujemy się na tym, jak neuronauka podchodzi do naszego mózgu, na wyjaśnieniach tego, co jest odpowiedzialne za doświadczanie lęku. Czyli to też będzie dla osób, które są ciekawe tego, jak mózg funkcjonuje. I kolejna z tej serii, ostatnia, to jest Lęk u dzieci. To jest książka do pracy dla rodziców, którzy mają lękowe dzieci, którzy zauważają u swoich dzieci lękowe reakcje. Ale uważam, że też bardzo mocno ta książka się przyda dorosłym. Super, są ćwiczenia, jest to, jak podchodzić do dziecka w takiej sytuacji. Myślę, że to jest świetna
pozycja dla każdego rodzica, który nie wie, jak sobie poradzić, no bo skąd ma wiedzieć? I teraz idziemy do części poradnikowej. Pierwszy z poradników to jest poradnik doktora Nerwicy, Jak żyć z lękiem. To jest w ogóle już kultowa książka. Naprawdę wiele osób, jak ją polecałam w swoich mediach społecznościowych, ją już kupiła, przerabia. Jest nawet grupa doktora Marcina Matycha, Jak żyć z lękiem, i ludzie dzielą się tam swoimi historiami. Wrzucę Wam też w opisie tą grupę, wrzucę Wam linki do tych książek, żebyście nie musieli szukać. Natomiast ta książka jest fantastyczna, bo to jest przede wszystkim narzędzie. Przede wszystkim narzędzie. Jest oczywiście teoria, jest o tym, jak lęk, skąd lęk i tak dalej, jak w tych wszystkich książkach. Bardzo krótko, bardzo zwięźle, bardzo na temat, ale przede wszystkim narzędzia do pracy. I to jest też fantastyczna książka, którą już Wam polecałam. Pokonaj swoje lęki i odzyskaj spokój. Doktor Ellen, z tego co wiem, jest i psychiatrą, i psychoterapeutką. Nie chcę Was teraz wprowadzić w błąd, bo na ten moment już dobrze nie pamiętam. Od momentu jej przeczytałam jeszcze, parę dziesiąt książek, albo i kilkadziesiąt. Natomiast tutaj mamy bardzo mocne wyjaśnienie też w kontekście lęków i nerwicy lękowej, a kobiet i zaburzeń hormonalnych. No, prawdziwe kompendium wiedzy. I ostatnia książka nie jest o lęku stricte, ale jest to samopomocownik napisany przez Natalię Ziaję, dobrze mówię? Natalię Ziopaję, przepraszam. I ten samopomocownik to jest taka pierwsza tak naprawdę książka, jaką ja miałam w swoich rękach, a uwierzcie mi, miałam ich wiele, która jest takim właśnie, no nie ma lepszego słowa niż samopomocownik. To jest książka z narzędziami, z ćwiczeniami do pracy, jak w ogóle nauczyć się rozpoznawać swoje emocje, jak sobie radzić z różnymi trudnymi rzeczami. To będzie super książka dla każdego, kto dopiero zaczyna pracę nad sobą, kto jeszcze sam do końca nawet nie wie, co się z nim dzieje, jak się czuje, dopiero się powoli zaczyna kontaktować z tym, że no nie wiem, nie do końca jest tak, jakby chciał, nie do końca funkcjonuje tak, jakbym chciała, to będzie fantastyczna, fantastyczna książka także dla nastolatków, dla młodszych osób, więc bardzo ją polecam. Także 8 wspaniałych książek, które pomogą Wam w pracy nad sobą, w uspokajaniu lęków. Ja jako osoba lękowa doskonale wiem, jak to jest. Wiem, jak to jest mieć atak paniki, wiem, jak to jest doświadczać po prostu lęku i napięcia niemalże non-stop. Mi tego typu książki bardzo pomogły. Bardzo dawno temu, 10, 11, 12 lat temu, kiedy ja byłam w najtrudniejszym czasie swojego życia, nie było takich podręczników, nie było takich poradników, przynajmniej ja nie miałam dostępu do takich rzeczy i powiem Wam szczerze, dlatego też się tym zajmuję dzisiaj i polecam to wszystko, bo wiem, jak bardzo to może pomóc, jak to może się stać impulsem do zmiany, impulsem do działania, impulsem do podjęcia decyzji, że na przykład jak będę mieć środki finansowe, to podejmę się terapii albo że w ogóle spróbuję. Także naprawdę to z całego serca szczerego mojego polecam Wam korzystanie z tego. Na pewno nie jestem zwolenniczką takiego podejścia, nazywam to podejściem pseudoduchowym, wypierania złości, wypierania smutku, przekuwania wszystkiego w pozytywne wibracje, bo po prostu jeśli gdzieś tam pod spodem są zakopane pokłady złości, bólu, cierpienia, żałoby, to naprawdę najpierw trzeba się tym zaopiekować, najpierw trzeba to zobaczyć, najpierw trzeba to ukochać, najpierw trzeba dać sobie prawo, żeby się z tym skontaktować, a dopiero później możemy wychodzić do innych jakości, otwierać się na nowe rzeczy. Oczywiście równolegle pracując z lękiem możemy wyrażać coraz więcej wdzięczności, uczyć się takiego patrzenia na świat z poziomu obfitości, z poziomu tego, ile już mam. Do tego bardzo zachęcam i to na pewno mi bardzo pomogło, ale nie zastępować tego takim procesem autoterapeutycznym czy terapeutycznym. To może iść równolegle, to powinno iść równolegle, obok siebie, w parze, żebyśmy mogli tak autentycznie i naprawdę z tym lękiem sobie
poradzić, nauczyć się z nim żyć. Można żyć dobrze, będąc osobą lękową, można być szczęśliwym, będąc osobą lękową i można odczuwać mnóstwo wdzięczności, będąc osobą lękową. Ja dzisiaj, może nie dzisiaj, ale jakiś czas temu miałam taką sytuację, że naprawdę wszystko było bardzo stabilnie, nie stresowałam się bardzo, bo osoby lękowe też mają takie tendencje do przeżywania, są często wrażliwsze do stresowania się, a jedząc śniadanie z moim partnerem dostałam ataku paniki, takiego, słuchajcie, bardzo intensywnego, że myślałam, że doświadczam zawału serca. Nic się nie wydarzyło, przynajmniej tak czułam. Czasami atak paniki następuje po paru dniach od wydarzenia czegoś albo gdzieś kątem oka, w cudzysłowie mówiąc, dostrzeżemy jakąś sytuację, coś nas zestresuje na ulicy, przeczytamy jakąś informację, która gdzieś tam nam usiądzie w tle i po prostu cały czas działa i to się dalej wydarza. Więc jeżeli pracujecie nad sobą, widzicie poprawę, a później znowu się to dzieje, to nie myślcie, że wasza praca nie jest na marne i że to nie działa. Działa po prostu. Sposób, w jaki kształtuje się nasz mózg, często we wczesnym dzieciństwie, kiedy na przykład brakuje nam poczucia bezpieczeństwa, brakuje nam bezpiecznej więzi, brakuje nam bliskości, powoduje, że jeżeli pracujemy kilka tygodni, nawet kilka miesięcy, to jest bardzo trudne, żeby tak szybko nastąpiła zmiana także na poziomie neuronalnym, ale to jest możliwe. Pamiętam, że słuchałam ostatnio takiej jakiejś rozmowy, może czytałam wywiad na temat więzi, na temat styli przywiązania. Pani terapeutka wypowiadała się na temat tego, że te style przywiązania możemy zmieniać wbrew pozorom. To może trwać długo, latami, to nie jest zmiana na 2 miesiące i dziękuję, ale to jest dla nas dobra informacja, bo nasz mózg jest neuroplastyczny, czyli można go modelować, można go zmieniać. Kończę, bo już się rozgadałam. Na pewno kolejny odcinek to będzie odcinek na temat depresji oraz książek do pracy w tym temacie. Jeszcze kolejny na Wasze prośby, myślę, że będzie to odcinek dotyczący psychoterapii w takim nurcie pracy z ciałem, czyli obejmowania także ciała w problemach mentalnych, ale też na pewno chciałabym poruszyć temat styli przywiązania, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo ważne. Dziękuję za uwagę, zapraszam Was serdecznie, mówię to na końcu, chociaż powinno się mówić na początku, do subskrypcji mojego kanału, udostępniania tego filmu, jeśli może się komuś przydać. I wszystkiego dobrego. Z tej strony Patrycja. Możesz kojarzyć mnie jako 3 minuty Patrycji, czyli prowadzącą popularne konto na TikToku dotyczące rozwoju osobistego oraz psychologii, psychoterapii i rozwojowych książek. Tutaj zapraszam Was na dłuższe filmiki, gdzie będziemy te rozwojowe książki omawiać, gdzie będę mówić o tych tematach i o nich więcej.